Cześć, ja jestem Mateusz, a w dzisiejszym filmie Filipe Coutinho będzie zmuszony zmienić klub. Kiedy Leo Messi zakończy karierę i kto będzie jego następcą? Eden Hazard znowu bliski Realu Madryt, no ale czy aby na pewno? Frank Ribery opuszcza trening Bayernu Monachium. Zachęcam Was do obejrzenia filmu na kanale Obstawiamy. Dowiecie się z niego, kto odrzucił ofertę gry w Manchester United i z jakiego dość niespodziewanego powodu. Film pojawia Wam się na górze ekranu. Zapraszam do oglądania. Filipe Coutinho może już niedługo zmienić barwy klubowe. Brazylijczyk jak do tej pory nie rozgrywa dobrego sezonu. Barcelona wydała na niego 120 milionów euro, a pozyskać go naprawdę nie było łatwo. A teraz okazuje się, że całe te starania mogą pójść na marne. Coutinho nie potrafi odnaleźć formy, jaką prezentował jeszcze w Liverpoolu. Mimo że potrafi grać na kilku pozycjach, co Barcelona bardzo sobie ceni, to jemu dalej brakuje stabilności, chłodnej głowy i co chyba najważniejsze, to ponownego uwierzenia we własne umiejętności. Wydawać się może, że kwota transferu mogła go przytłoczyć. Jak twierdzi hiszpańska prasa, jeśli do końca sezonu nie pokaże, na co go stać, Barcelona będzie zdecydowana pozbyć się Brazylijczyka. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Oto nowi widzowie, a jeśli chcecie się tutaj znaleźć, wiecie, co musicie zrobić. We wczorajszym filmie mówiłem, że Barcelona szykuje się na odejście Leo Messiego. Potwierdził to sam prezes FC Barcelony, Josep Bartomeu. Transfer takich piłkarzy jak Malcolm, Dembele czy Frankie de Jong mają pomóc Barcelonie łagodnie przejść zmianę pokoleniową. Czy zastanawialiście się kiedyś, kto zastąpi Leo Messiego? To weźmie na swoje barki ciężar prowadzenia gry i zdobywania goli. Niewątpliwie Malcolm czy Ousmane Dembele są to młodzi, utalentowani gracze, których prawdopodobnie czeka świetlana przyszłość. Ostatnio w El Clasico bardzo dobre zawody rozegrał Malcolm. I nie tylko przez to, że zdobył bramkę, ale szczególnie przez to, co pokazał w pierwszej połowie tamtego spotkania. Z kolei Dembele musi dojrzeć do roli gracza FC Barcelony. Kilka razy ratował Barce swoimi golami, jednak musiał zmierzyć się z wieloma negatywnymi komentarzami na swój temat, a szczególnie swojego zachowania. Spóźnianie się na treningi przez to, że grało się całą noc na konsoli, nie przystoi profesjonalnemu piłkarzowi, a tym bardziej zawodnikowi FC Barcelony. Kto waszym zdaniem przejmie rolę, jaką odgrywa Leo Messi? Kto będzie jego następcą? I czy w ogóle Barcelona takiego się doczeka? Swoje propozycje napiszcie w komentarzu. Artur Boruc pojawił się dziś w bramce Bournemouth w meczu z Liverpoolem. Kolejny raz osoba prowadząca klubowego Instagrama dodała film, jak Boruc się rozgrzewa. Oznaczyła Polaka, tylko flagi, które dodała tuż obok, to nie były flagi Polski. Odwrócone kolory ma Monako i Indonezja. Ciekawie, czy kiedyś się nauczą. Tą, można powiedzieć, że ciekawostkę podesłał mi jeden z widzów, który obserwuje mnie na Instagramie. Tak więc dzięki, Bruno. No i oczywiście Was zapraszam do zaobserwowania mnie na Instagramie. Marzeniem Edena Hazarda jest gra w Realu Madryt, ale czy te marzenie się spełni? Musi dojść do porozumienia obu klubów, ale na to się nie zapowiada. Jego umowa z Chelsea obowiązuje do roku 2020. Mimo że zostało mu tylko półtora roku kontraktu, to Chelsea chce za niego 100 milionów euro. Czy jest to realne, że Real tyle zapłaci? Eksperci twierdzą, że nie. I tak muszą czekać do końca tego sezonu. Co bardziej ciekawe, to Real miał zaoferować opcję wymiany. Dzięki niej do Chelsea trafiłby Isco albo Marco Asensio. A do Realu powędrowałby właśnie Hazard. Real byłby skłonny dopłacić jeszcze maksymalnie 10 milionów euro. Królewscy niedawno za wielkie pieniądze sprowadzili innego gracza de Blues, Thibaut Courtois. Jak przekonuje jednak Cesc Fabregas, który swoją drogą niedawno opuścił londyński klub, wierzy, że Eden Hazard pozostanie w Chelsea. Myślę, że zamierza przedłużyć umowę z Chelsea. Jest lojalnym graczem. Powiedział mi, że nigdy nie będzie walczył z Chelsea, by odejść. To jego klub, wygrał tak wiele w Anglii. Tak właśnie myślę, ale znam go dobrze. Nie pozostawiłby klubu w środku sezonu, nie zrobiłby tego. Tak więc na rozstrzygnięcie, jak to się często mówi, sagi transferowej, musimy jeszcze poczekać. Frank Ribery od samego początku nie dogadywał się z Niko Kovaczem. Nie był on sam, bo problemy z trenerem miało jeszcze kilku zawodników, m.in. Thomas Müller czy Robert Lewandowski. Jednak wygląda na to, że reszcie drużyny udało się złapać wspólny język z trenerem i już do spięć czy nerwowych sytuacji nie dochodzi. To Francuz dalej nie potrafi dogadać się z Kovaczem. Trener podczas treningowego meczu nie umieścił Liberiego w składzie drużyny, która zagra w kolejnym meczu ligowym z Schalke. Francuz sfrustrowany tą sytuacją rzucił rękawiczkami o murawę i udał się do szatni. Ribery był ostatnio kontuzjowany, ale zagrał 32 minuty w pucharowym meczu z Hertą Berlin. Na dziś to już koniec, zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz ocenienia tego filmu. Wpadajcie też na filmy na kanale Obstawiamy. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia!